Witam serdecznie Państwa. 13 czerwiec 2003 rok. Teraz jestem przy ulicy numer 19. Zobaczymy, czy ta rodzina odbiła po pierwszym miodobraniu. To jest ciekawe, bo też ona była ogołocona. Jak sobie poradziła? Czy co w ogóle na? Kurde. Pusta. Pszczoła w ulu jest, ale czy co jest? Widzicie? Cholera jasna. Czy to jedna ramka, czy więcej? To jest pytanie. Tu jest nowa węza, to nie ma. Proszę Państwa, coś tam jest, niewiele, ale jest. To trzeba to przyczepać, bo inaczej do ładu nie dojdzie. Co jest wybrać? To też nie można, proszę Państwa, kierować się tym, że zostawimy, bo nie ma co. No trzeba wybrać, bo skąd będzie miód? To jest prawie pusta. Co jest przeczepać? Sprawa załatwiona. Dobra, i litrazula. Wiadomo, że masę pszczelarzy będzie się śmiała. Niech się śmieją, na to mają mordy. Stara węza na Cerezynie. W ogóle to pszczoły, proszę Państwa, nie interesuje. To jest kupowane w sklepie węza. I ona, żeby mogła być odrawiana, to musi być dawany cukier i to dobrze, bo inaczej ci pszczoły nie pójdą. Widzicie, no coś tu ugrzebały. Ale to są, proszę Państwa, znikome ilości. No, miodobranie bardzo fajne, bo nie trzeba odsklepiać. Wsadzi na wirówkę i jest. Tu następna ramka nowa, nieruszona. I także ją obsiadają. Tu już pusta ramka całkiem. No ten rok naprawdę się zapowiada na rok krytyczny. I przypuszczam, że pszczelarze z naszego terenu, gdzie chcieli sobie zrobić jedno wielkie miodobranie, to nie wzięli nic. Nie wezmą prawie nic. Pszczoły mogły wyjeść. Także szybkie będzie wirowanie. Zobaczymy, czy z jednej litry by nie znalazł jeszcze w korpusie środkowym. Nie mam dużo transportówek na takie ceregiele. Jak Państwo widzicie, pszczół jest dość dużo.
No jest tu taki niewielki wianuszek. No i bardzo dobrze, że jest. Nie zostaną te pszczoły bez niczego. No, no ciężko ta ramka, ale od pszczół. No, jest no taki niewielki wianuszek sobie zrobiły. To jest bardzo dobry układ. No tu nic. O, tu jest więcej tego miodu. Ale jednostronnie tylko. A co tu na końcu? No też mają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 ramek. Tu powinno być już 9 ramek. To wszystko puste. To wszystko puste. Tu coś jest? Chyba? Nie ma nic. To także leciękki zapas tej rodzinie. Drodzy Państwo, zostawiam. Nie powinna się jej krzywda stać. O tym nagraniem serdecznie się z Państwem żegnam.